Origami 3D od wydawnictwa Aleksander. Bardzo dziękujemy. Coś nowego, bo zazwyczaj pokazujemy albo gry, czasami jakieś klocki konstruktorskie, a tutaj origami trójwymiarowe, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jak będzie wyglądało tak, to fantastyczna zabawa. No, z papieru można cuda robić. Od 8 roku życia, niby jako takie bardziej skomplikowane, tu się wydaje. Co jeszcze? Tutaj jak to ma wyglądać chyba ten filmik na QR-a 360 stopni, czyli pewnie jak to z każdej strony będzie wyglądało. I tutaj wymiary, tak? 14 na 18 na 16 cm. Taki będzie miał wymiary ten jednorożec. Trochę mi się kojarzy z koniem trojańskim. I elementów papierków 656. Więc cała masa. To jest w ogóle taka nowa seria od tego wydawcy. Tu widzimy jeszcze, można z tego mieć takiego pająka, pawia, kwiatki. I tu jest pokazane zaginanie, tak? I potem się nakłada wybrane elementy. I tu jakie kolory? Kolory tych elementów będą. Zawiera ponacinane elementy z papieru, instrukcję montażu krok po kroku, dodatkową instrukcję wideo. I to jest na licencji. Na licencji Ying 3D Origami. Co nie jest produkt typowo polski. No, zobaczymy, jakie to jest. Jakieś takie patyczki ostre. Tu już przykład takiego, o, żeby było widać te zgięcia, już tu jest. O, teraz widać, tak jest. Miejsce jest już pokazane, gdzie to będzie zginane. No i tu papierki, tak? No i generalnie cała masa. Tu jakieś podwójne. Widać, że już odchodzą od tego, że raczej nieźle, bo ponacinane są. Tak, raczej nieźle ponacinane. Jest tego mnóstwo. O, niektóre już same wychodzą w ogóle, jak to biorę do ręki. Naklejane oczy. Jakaś nota. Zobaczymy. Gdzie po naszemu? Aha, ważne. Tu widzimy producenta. Uwaga, ostre krawędzie mogą być, tak? 0,3, czyli nie dla poniżej 3 lat. No i tu bezpieczeństwo. To jest generalnie te bezpieczeństwo użytkowania. I instrukcja. No, instrukcja jest całkiem pokaźna, obszerna. No i zaraz zobaczymy. Krok po kroku, co my tu mamy robić? Aha, żeby je już tutaj tak trzeba pozginać, a nie trzymać wyprostowane, chyba tak. Tu trzeba sobie już pozginać i zrobić takie stosy odpowiednie. I będziemy nakładać na siebie.
taka całkiem precyzyjna robota. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tak, ale pokazują, jak obrócić, jak nakładać wszystko. Będziemy zaginać, tak? To ten ogon będzie zgięty. Dużo małych elementów, trochę mozolna praca, ale pewno nauczy cierpliwości dziecko. No i krok po kroku będzie jakieś cudo powstawało z malutkich karteczek. Tutaj jeszcze pokazane, że można użyć linijki, to będzie nam łatwiej wtedy z niektórymi rzeczami. Tu trzeba będzie wbić patyczki, żeby nałożyć te kończyny, tak? Że na patyczkach to się będzie trzymało. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Głowa na dwóch patyczkach. I tu ten konik z różnych stron. No i jeszcze ozdóbki, że oczka, tak? I tu wszystko, co tutaj jest. To są krabiki chyba. Na pewno nie do pewne, ale chyba krabiki. Tu ćma jakby, czarny motyl. Żółwie, pszczoła, tak, pająk. Tam były rośliny, tutaj skaczący delfin, orzeł, jakieś ważki, skorpion, sowa, tak, paw, ten jednorożec, króliczek taki wielkanocny, tukan. No i tutaj ponacinane elementy, tak? Jeszcze tutaj dwa. Tutaj te patyczki, oczy. Cztery oczy. Czyli dwa w zapasie jakby. Bo tu będą tylko dwa wykorzystywane. No, origami na licencji u Aleksandra. Całkiem ciekawe to będzie. Origami trójwymiarowe robione z papieru. Nie jest jakiś tam elementów już trójwymiarowych, typu puzzle, takie czy tam klocki, tylko typowo z papieru, ale będzie 3D. No, zobaczymy. Dzięki.